Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Adrian Flipiński-Więsak. Dzisiaj zagramy sobie w grę League of Legends. Ja zagram jako Caitlyn pod AD Carry. Ze mną będzie Stalker Tomek, Primus, Ananas i Kamil. I tak oto wspólnymi siłami będziemy starali się wygrać tę grę. Ostatnio widziałem te wszystkie komentarze, przemyślałem swoje zachowanie i w dzisiejszym odcinku będę zachowywać się nienagannie. Zapraszam do oglądania. Tak więc zacznijmy ten pojedynek. Chodźmy, Tomaszu, na bota. Książka. Dobra, kupuję książkę. Ależ Tomku, to nie jest najlepszy przedmiot na start. Nie, nie, nie. Możesz zwrócić tę książkę, a następnie kupić tarczę i będzie wszystko w porządeczku. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry wybór, Tomaszu. Chyba umarłem i zmarnowałem flesza. Ale chciałem przywitać moich przeciwników po prostu na tym bocie. Niestety... No, to bardzo miło. Niestety nic się nie odezwali. Bardzo mi się to nie podoba. Ale cóż, to nie mój Malzahar ma First Blooda. Ale oczywiście bardzo przepraszam, że nafidowałem go. Był to haniebny czyn z twojej strony, lecz wybaczam ci, Adrianie. Yes, to będzie na YouTube. Proszę bardzo, Kamil. Mam nadzieję, dziękuję, że pull był bardzo, bardzo dobry. Wystarczający. O, Tomek, Lol. Cóż za świetny gra. Udało się coś. No, no, jemu też. Mają level 2 power spike. Więc uważaj na siebie. Prawie trafiłeś, prawie. Następnym razem będzie lepiej. Wbita na nas. Prawie, znowu prawie, ale naprawdę jest coraz lepiej. Z każdym grabem widzę, że coraz lepiej ci idzie. Widzę ten potencjał, Tomek. No. Tylko, że ja go nie widzę. Musisz uwierzyć w siebie. No dobra. No. To coraz lepiej. Teraz się bardzo fajnie zaskoczyć. Coraz lepiej, Tomek. Coraz lepiej. Naprawdę. Chyba wyskoczył we mnie Nautilus, tak więc... oddam im tego pieniążka. Dobra, to ja może ucieknę. Chociaż spróbuję. Próbowałem. Good job. Nice gun. Bardzo dobra robota. Piękne graby. Widzę, przyjaciele. Ali. Może ci się uda. To nie, nie umieraj, jakbyś mógł. Nie, no świetnie. Gdzie? To jest wszystko obliczone. Tyna bota. Chodzę. Dziękuję, to naprawdę świetna robota. Świetny gun. Halo. Mam heala. Nie mam niestety many, żeby skorzystać z mojego ultimate'owego skilla. Kamilu. Świetnie udało ci się zabić, mam asystę. Heal dla junglera, asysta dla AD Carry, myślę, że to bardzo dobry biznes. Tego nie ma. Myślę, że jest dobry moment, żeby teraz wrócić po duży miecz, jako że tam Malzahar biega. Tak więc... Idę do niego. Nie ma ulta. Świetny grab, Tomek! No. Tomek, ja się zabić go! Tomek, może zabijesz ich? No, jasne. O. Nic się nie stało, koledzy, nic się nie stało, no, ale naprawdę. Mój graf był ładny. Mieli przewagę liczebną. Tak, troszeczkę nas zaskoczyli. Ale tak, gra był świetny, naprawdę. Ma to tak. Obawiam się, że chyba mnie zabili. No, czwórka. Troszeczkę oszukany był ten hook, bo byłem pewien, że mnie nie trafi. Ale to naprawdę dobra robota. Nice hook. Treść. O, odpowiedział thank you. Tak więc chyba poprawia się poziom community takim zachowaniem. Mam nadzieję, że już nie będzie tak toksycznie dzięki temu. Ja pierdolę. Przepraszam, uniosłem się. Spokojnie. Ja na szczęście mam dużo więcej farmy od Tristany. Ona ma co prawda wiele fragów, ale to chyba dlatego, że
bardzo często, bardzo często przychodziła tutaj drużyna do niej i wielokrotnie nas gankowali, mnie i Tomka. Muszę przeprosić za lekkie feedowanie 1-3, moje statystyki nie są najlepsze. Tak, ja się wycofuję w trybie natychmiastowym. Nic z tego. Ej, czemu nas lubię z czwórka? Chyba nas naprawdę muszą bardzo lubić. A nie lubić. Ale myślałem, że... Tak bardzo się pomyliłeś. Kurwa. To dobrze. Nie. Kurde. Ale... Dobrze, Tomek. Flesza, no co, przynajmniej uciekliście. Dawaj, Stalker, trzymam za ciebie kciuki. Nie. Może ja tam coś zrobię. Oni pinka postawili. Oni mają takie ceceki, że... No nie, nie jest dosyć ciężko mi się ruszyć. To przyznaję. Ojej, Tomek, umarło ci się. No spokojnie, nic się nie stało. Coś nowego. No, jakaś nic dziwna nowość. Zaskoczyło mnie to trochę, przecież jesteś świetnym graczem. I na ogół nie fidujesz. Mam tylko 0.7.0. Każdemu zdarza się gorsza gra. No. To nic, że mi co gry to się zdarza. Udało mi się uciec. Mam nadzieję, że wygramy ten teamfight, przyjaciele. Walczmy. Walczmy całym sercem. Nie. Patrzyłem. I mam mój. Proponuję opcję tak. Jestem za. Ja nigdy nie przegrywam. Z wyjątkiem tych gier, kiedy przegrywasz. One też są wygrane na swój sposób. Z każdej gry wynoszę nauczkę. Tak więc, jaka jest nauczka w tym odcinku? Nie grać z Tomkiem. Napiszcie w komentarzu. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.